Ten kraj nigdy nie miał lepszego czasu jak teraz, pod carem. Panu to by trzeba tak mordę obić. Kiedy dostałeś propozycję zagrania marszałka Piłsudskiego, co sobie pomyślałeś? Jezus Maria, to nie miało prawa się wydarzyć, czy jakaś duma się pojawiła? No pomyślałem, czy to ma prawo się wydarzyć. Ja jestem dosyć silną i energetyczną osobą. Być może to we mnie zobaczył też Michał Rosa i to był jakiś taki dla niego sygnał, że jeżeli uda nam się doprowadzić do wyglądu takiego jeszcze takiego, jak tam widać już typowo wyglądu marszałka, no to jest szansa na stworzenie wspólnie filmu. Postać marszałka Piłsudskiego już od września może stać się niezwykle bliska nie tylko tym, którzy kochają historię, ale i młodym ludziom. Postanowiliście chyba odczarować marszałka Piłsudskiego albo pokazać kawałek prawdziwego życia. No, prawdziwego człowieka przede wszystkim, bo Piłsudski był zawłaszczony przez wiele legend. Taką przedwojenną dziadka, powojenną czarną. A to jest facet z krwi i kości. To jest człowiek, który miał grupę przyjaciół, z którymi się kłócił. To jest człowiek, który odpowiadał za około 700 zamachów bombowych, w których straciło życie z 300 osób, jak nie więcej. To jest człowiek, który miał dwie kobiety, dwie żony, przynajmniej w naszym filmie, ukochaną pasierbicę. Bardzo zmienne, to wszystko było labilne, czyli czasami jest fantastyczna górka, a potem opada w dół. I to jest sól filmu. Nikt z nas chyba w ogóle nie wiedział, że Maria Piłsudska miała wcześniej męża przed Piłsudskim, tak. Miała jeszcze córkę z tego pierwszego małżeństwa. No właśnie. O tym się w ogóle nie mówi, w ogóle też o tych kobietach. I to jest bardzo ciekawe też, ile ja się przy tym dowiedziałam, bo no rzeczywiście za każdym mężczyzną jest też kobieta, która, dzięki której on może odnieść sukces i on miał... Mówimy o Piłsudskim. O Piłsudskim. Tak jest. I to jest po prostu niesamowite. I też Wanda, w którą się wcielam w tym filmie, też jakby jest pomijana, ale nie dziwię się, że jest pomijana, bo też była jednak jego pasierbicą, którą on kochał nad życie. Ona bardzo szybko zmarła, a jednocześnie była bardzo wpatrzona w niego i w swoją mamę, która też nosiła właśnie za pazuchą, przenosiła korespondencję, inne rzeczy, więc to było jakieś bardzo ciekawe też, jaką rolę odgrywały te kobiety w tamtym okresie. Poznałam historię kobiety, która miała ogromne znaczenie dla odzyskania przez Polskę niepodległości. Walczyła o wolność w sposób bardzo konkretny i swoje życie poświęciła temu, a to, że w tym momencie jej spojrzenie i spojrzenie Piłsudskiego się skrzyżowało, mówiąc metaforycznie, i się w sobie zakochali i przez lata ciągnęli ten trudny romans, no to już jest druga sprawa. Jest to film bardzo awanturniczy o ludziach, którzy szarpią się z rywalem, z wrogiem, bo mają jakiś plan, mają jakieś idee i po prostu o to walczą. To jest absolutnie ludzkie. Józef Pawłowski, którego zobaczycie w filmie Piłsudski. Premiera 13 września. Dokładnie tak. Zapraszamy bardzo serdecznie.